ten, nie opowiem te wszystkie na czasie. To znaczy ja mam podzielone tutaj uczucia. Z jednej strony masę rzeczy mi się podoba i mnie się wydaje, że tu jest pewien element nieciągłości, na przykład dziedzina, które nie są przedmiotem tutaj głównego zainteresowania w stosunkach międzynarodowych, czy na przykład jeśli chodzi o demokrację. Tutaj mamy wyraźny kryzys i to jest związane zresztą z kryzysem państwa. Tu mamy do czynienia niewątpliwie z kryzysem państwa. Równocześnie nie wiem, czy to nie jest tak, że absolutyzujemy pewien okres przejściowy. To znaczy na przykład to, co się mówi z daleko idącą przesadą o neoliberalizmie, chociaż zasługuje na krytykę, mamy dostosowawcze mechanizmy, które nie będą radykalnymi, rewolucyjnymi mechanizmami i które mniej więcej pozwolą na kontynuowanie systemu, który znamy i który uległ patologizacji, można powiedzieć, poczynając od lat 70., 80., prawda? Innymi słowy, że to jest pewien okres przejściowy i w tym sensie wprowadzanie jakichś radykalnych opisów dla czegoś, co między innymi dlatego jest trudne do opisywania przyszłości, do formułowania nawet hipotez, dlatego że to jest być może stan przejściowy i to na dodatek stan przejściowy nie między tym, co jest znane, a tym, co jest zupełnie nieznane, tylko być może między ta przyszłość, to będzie zmodyfikowana oczywiście przeszłość, ale w żadnym wypadku nie rewolucyjna. Tutaj krótka uwaga, na przykład ten problem tego ruchu, który nie został opisany. One są opisywane, one są bardzo interesujące. To są ruchy bez programów, bez organizacji, bez przywódców i które tak naprawdę kończą się szybko poza jedną bardzo interesującą partią, którą zorganizowali socjologowie i politologowie. To Podemos. Ale to ideolodzy zorganizowali ją. Oni nadali jej ramy, czyli innymi słowy, oni ją wpisali w tradycyjny typ partii z programem, który jest populistycznym programem lewicowym, ale oni narzucili formy, które są znane. Jakiej partii? Przechodzimy ogromną rewolucję. Znaczy mamy w istocie z rozkładem, z entropią. Z entropią sytuacji, ale z drugiej strony to się wiąże z problemem z losem klasy średniej. Ten problem losu klasy średniej, która znika na przykład w Stanach Zjednoczonych, to jest paru się niezwiązane z tym, że równocześnie podniósł się poziom życia setek milionów ludzi w Azji, Chiny, Indii i tak dalej. To znaczy, to jest problem przemieszczenia miejsc pracy i globalnej redystrybucji, ale która, można powiedzieć, jest zgodna z mechanizmami liberalnymi uwolnienia mechanizmów konkurencji w skali globalnej. W każdym razie to jest hipoteza, którą warto rozpatrywać i badania, wczoraj wysłuchałem referatu na dotyczące nierówności, pokazują oczywiście ogromny wzrost nierówności w skali państw zachodnich, nie wszystkich, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Ale jeżeli weźmiemy skali globalnej między krajami, to wręcz przeciwnie, to mamy po prostu niewiarygodne zmniejszenie biedy, to jest po prostu proces pod tym względem prawda, rewolucyjny. Problem państwa. Mamy kryzys, to jest oczywiście kryzys państwa narodowego, od dawna on jest. To jest kryzys produkcji. Produkcja nie dokonuje się w ramach państwa narodowego. To jest symboliczny nawet identyfikacji. Ludzie w mniejszym stopniu niż w przeszłości utożsamiają się z państwem narodowym. Mają różne inne identyfikacje. Czy to prowadzi poza tą liberalną globalizacją, co oczywiście liberalizm w innym sensie niż Maciej Dula posługiwał się, czy to jest rzeczywiście proces rewolucyjny, zasadniczej zmiany, która wymaga posługiwania się zupełnie inną aparaturą? Mam tutaj pewne wątpliwości. No na tym skończymy. Mam nadzieję, że tutaj dojrzały jeszcze jakieś głosy.